Kuczewski, Podawski, Tuskiewicz z tymi poszli. Dobrze, refleksowo gości, ale podniosło też Potaszkika, został z tyłu 3-3. Z przodu jest Sebastian Szostak z dużą przewagą. Muszą się goście zdecydować, kto tu będzie ścigać i muszą się zdecydować szybko, bo Potaszki nadciąga, ale bardzo czujnie teraz zasypany gdzieś tam szprycą spod kół i Puszkiewicza i Karczewskiego. Może na tym ostatnim miejscu raz szerzej, raz węziej, ale zasypywany tonami kurzu i właściwie staje w miejscu, traci mnóstwo dystansu i ten bieg skończyć się musi po prostu remisem. Szostak przed Puszkiewiczem, dalej Karczewski i Potaszkik, 7-5 w całym spotkaniu. Notujemy jeszcze raz punkty bardzo uważnie. Ależ tam się czołgał Liager, niemal pod taśmę, ale nie dotknął. Jednak na starcie został z tyłu gospodarze. Uwaga, Potaszkik i Musielak na dwóch pierwszych miejscach. Potaszkik w tej chwili na drugim, bliżej wewnętrznej, ogląda się, posłyszy nadciągającego Liagera, ale już rozpoczęli z tyłu, nie liczy się totalnie Franciszek Karczewski, ale my patrzymy na miejsca 2-3, czy Liager tu jeszcze jest w stanie coś zrobić? Nie, wydaje mi się, że to totalnie nie ma szans, żeby Tuńczyk mógł zagrozić Tobiaszowi Potasznikowi. Kto będzie z przodu, jeśli chodzi o pierwszy łuk? No jest Chris Holder, ale uwaga, 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 Huckenbeck po szerokiej, nie, Holder się nim zajął, 5-1 dla Ostrowi. A i ma jechać na 5-1 gospodarze, ale Musielak już wie, już widzi tam kątem oka, że coś żółtego się wyłania z prawej, to kask Kaja Huckenbecka, który na razie cały czas na miejscu trzecim, ale nie poddaje się Niemiec i mknie i dziś ciągle słyszy go Tofik i będzie zaraz aplauz i będzie wrzawa i będzie radość tych, którzy jadą ostro po swoje, bo podwójne zwycięstwo Ostrowi stało się faktem na jednym kole. Z trójki cieszy się Chris Holder, za jego plecami Tobiasz Musielak. To na dojeździe, bardzo dobrze Tobiasz Musielak, ciasno na łuku, ale chyba zwycięsko wyjdzie z tego, nie, nie Czugunow, Buczkowski już przechodzi na prowadzenie, wskoczył jeszcze przed Czugunowa Sorensen, ale dosłownie na chwilę jest 3-3 Buczkowski, widać, że na prostych potrafi utrzymać, zbudować dystans, ciężko jest miejscowym wtedy dobrać się do jego skóry. Krzysztof Buczkowski za 3, ale to jest perusowe zwycięstwo, bo za jego plecami są miejsce w Ostrowie. Arget Malesa, Ostrów Wielkopolski, pokonała Abramczyk Polonię Bydgoszcz 51-39, ale w dwumeczu górą Gryfy 90-89 i punkcik bonusowy wpada na ich konto.